dobry, witam z Centrum Obrończego Tracz. Chciałabym opowiedzieć dzisiaj o kwiatach lata, o jeżówce purpurowej, czyli Echinacea purpurea. Jest to roślina, która pochodzi z prerii Ameryki Północnej, a w Europie i w Azji jest stosowana i znana jako roślina ozdobna i roślina uprawna. Jest to roślina, która dorasta do około 60 do około 1,5 metra wysokości. Ma sztywne pędy, a jej główną dekoracją są koszyczkowate kwiaty, które składają się z takich kolczastych kwiatów rurkowych i tutaj z ozdobnych kwiatów języczkowych. Obecnie jest wiele odmian jeżówki. Taką typową odmianą, najczęściej spotykaną, są odmiany o kwiatach różowych, kwiatostanach różowych. Obecnie, tak jak widzimy, są również odmiany o kwiatach pomarańczowych. Bywają także odmiany o kwiatach białych, o kwiatach ekli. Jeżówka jest rośliną mało wymagającą, jednak dość dobrze rośnie na podłożu wilgotnym i żyznym, jednak podłoże powinno być odkwaszone. Bardzo dobrze rośnie na podłożu organicznym, czyli takim z dodatkiem kompostu. Jest rośliną w pełni mrozoodporną. Cała ta jej część naziemna oczywiście zamiera na zimę, ponieważ jest to pylina, ale korzenie są odporne nawet na dosyć silne mrozy. Jeżeli chodzi o zastosowanie jeżówek, to możemy je sadzić zarówno pojedynczo, jak i w grupach. Dobrze wyglądają w połączeniu z innymi bylinami kwitnącymi w innych terminach, a także na tle roślin iglastych albo liściastych. Jeżówka jednak jest nie tylko cenną rośliną ozdobną, ale także rośliną leczniczą. Jej właściwości lecznicze odkryli Indianie, a obecnie jest stosowana w lekach homeopatycznych wzmacniających odporność, a także jest stosowana przy różnych chorobach skóry. Dziękuję bardzo.